Właśnie odbył się podwójny roast przed galą Cloud MMA 4, na którym potyczkę słowną stoczyły najpierw Lexi i Marta Linkiewicz, czyli bohaterki main eventu, a następnie Marianna Schreiber oraz pani Gosia, które również stoczą ze sobą pojedynek. Jednak chyba nikt nie spodziewał się, że dzień po programie dostaniemy informację o tym, że Łukasz Schreiber, czyli mąż pani Marianny, podejmie decyzję o rozstaniu i zostawi zawodniczkę tuż przed jej walką. Pierwsze przesłanki ku temu, że w związku pani Marianny i Łukasza Schreiberów dzieje się coś złego, pojawiły się już kilka dni temu, kiedy to mężczyzna wypowiedział się na temat freak fightów w dość ostry sposób, po raz pierwszy wprost nazywając je patologią. Do tego Marianna poinformowała, że ze względu na zaistniałą sytuację może nie dać rady wystąpić na nadchodzącej gali i w emocjonalny sposób zareagowała na całą sytuację. Ale po kolei. Łukasz Schreiber to poseł PiSu, biorący aktualnie udział w wyborach na prezydenta miasta Bydgoszcz, które odbędą się 7 kwietnia. Na jego profilach społecznościowych widać, że rozpoczął już swoją kampanię wyborczą. Kilka dni temu pan Łukasz, zapytany na Instagramie o jego podejście do zajęcia żony, nie gryzł się w język i wprost określił, że uważa freak fighty za patologię. Czy wam naprawdę nie wstyd? Pan udaje tak tylko? Żona po mordzie dostaje, obraża służby, wstyd, patologia. Chętnie odpowiem na pytania polityczne, poddam się ocenie, ale proszę mnie nie wciągać w patologiczne walki. Dobrego wieczoru. Witam. Mam propozycję. Czy zastanawiał się pan nad ściągnięciem do Bydgoszczy gal freak fightowych? Myślę, że gdyby połączył pan swoją wiedzę zdobytą jako poseł najwspanialszej partii politycznej oraz doświadczenie, jakie niewątpliwie zdobywa pana najbliższe otoczenie w dziedzinie walk freakowych, zdecydowanie wypromowałoby miasto Bydgoszcz na arenie całego kraju, a może i świata. Nie wspieram tak patologicznej w cudzysłowie dyscypliny sportu. Podziwiam ludzi, którzy tym żyją, oglądają, a później wracają na mój profil i komentują w taki sposób, aby we mnie uderzyć. Jest tyle pięknych dyscyplin. Kiedy kilka dni temu przeczytałem te wypowiedzi Łukasza Schreibera, już wtedy zapaliła mi się lampka. Tym bardziej, że pani Marianna skomentowała je wtedy w ten sposób. Nie jestem w stanie uwierzyć, że to nie fake. Sorry. W nocy z czwartku na piątek po programie Roast Marianna Schreiber napisała na swoim Twitterze, że nie może zasnąć. Natomiast nad samym ranem dodała taki wpis. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Dzień dobry. Jak na ironię, już po kilku godzinach od tego wpisu zawodniczki Cloud MMA, dokładnie o 9.00, serwis Metropolia Bydgoska opublikował wywiad z Łukaszem Schreiberem, w którym ten oznajmił, że rozstał się z żoną i została podjęta decyzja o separacji. Drażni pana wplątywanie żony w kampanię wyborczą? Był już deepfake, a w poniedziałek posłanka Żukowska do zdjęcia kolan pana żony dodała opis, że tak wizualizuje sobie Bydgoszcz. To a propos tego wpisu, gdzie rzeczywiście kolana pani Marianny zostały w dosyć mocny sposób skrytykowane. Jestem zażenowany, że można w taki sposób działać politycznie, bo jeżeli lider KOD-u najpierw idzie do wojewody, który zresztą bawi się rzecznika sztabu pana Rafała i odbiera tam gratulacje, a potem rozpowszechnia takie rzeczy. Nigdy nie rozumiałem, jakie znaczenie może mieć wplątywanie spraw rodzinnych. Dlaczego ktoś, kto jest wzorowym ojcem 7 dzieci, ma być lepszym prezydentem albo posłem, a ktoś, komu w życiu osobistym gorzej się układa, nie sprawdzi się jako polityk? Nigdy nie używałem wizerunku rodziny w kampaniach wyborczych, ani teraz, ani 10 lat temu. Uważam, że to nie ma znaczenia. A przy tym wszystkim jest to w jakiś sposób trudne dla mnie i przykre. Tym bardziej, że podjęliśmy decyzję o rozstaniu i rozmawiamy o separacji. Każde z nas robi coś indywidualnie i na swój rachunek. Zawsze będę życzył mojej żonie powodzenia i to jest oczywiste, ale nie wiem, w jaki sposób miałoby to wpłynąć na funkcjonowanie Bydgoszczy. Po prostu jest to dla mnie zagadka trudna do rozwiązania. Jak na tę informację zareagowała pani Marianna? Na ten moment na jej mediach społecznościowych pojawiły się 3 posty z nawiązaniem do całej sytuacji, które przedstawię teraz chronologicznie. Ja nauczyłam się w małżeństwie jednej rzeczy, że o moim mężu albo dobrze, albo wcale. Więc tym razem nic nie napiszę. Z uwagi na dobro naszej córki, mimo że to jest temat, który wywołuje emocje, proszę o wyczucie w komentarzach, które wiem, że na pewno będą. Szkoda, że mój mąż postanowił nasze życie intymne skomentować przez gazety. Nie jest to chyba jego najlepsza decyzja w życiu. Nie znalazł czasu, by powiedzieć mi to w twarz. Rozumiem, że to presja związana z wyborami. Ja żadnej decyzji nie podjęłam. Już kilka lat temu widziałam, że mój mąż wybrał karierę polityczną, nie rodzinę. Starał
starałam się to zaakceptować. Chciałam, by mój mąż się rozwijał, cieszyłam się jego sukcesami. Zawsze kochałam mojego męża nad życie. Przenosiłam dla niego góry, wybaczałam. Życzę mu powodzenia. PS, Łukaszu, skoro wybrałeś ten format komunikacji, to z tego skorzystam i napiszę ci tyle, że mogłeś mi to powiedzieć choćby z szacunku do naszego dziecka podczas rozmowy telefonicznej, a nie używać do tego gazet. Tak się po ludzku nie robi. To nie fair. Po tym wpisie pani Marianna dodała jeszcze wideo. Kochani, z uwagi na różne sytuacje, które są opisywane w internecie, nie wiem, czy będę w stanie walczyć z Gochą. Nie wiem, czy mam siłę na to. Nie wiem, czy będę w stanie to zrobić. I jeżeli mi się nie uda, to z góry przepraszam wszystkich widzów i wszystkie osoby, które na mnie postawiły. Wszystkie osoby, które we mnie uwierzyły. Być może nie jestem taka silna, jak mówiłam. No, po prostu przepraszam. A następnie dodała jeszcze jeden post. Zawsze kochałam i kocham swojego męża. Niezależnie od tego, co pokaże nasza przyszłość. Życzę mu powodzenia w wyborach. Nie chcę wypowiadać się na temat związku pani Marianny i Łukasza. Nie uważam się bowiem za osobę upoważnioną do takich ocen. Niemniej ciężko się patrzy, jak ktoś płacze przed kamerą. Z wypowiedzi zawodniczki wynika, że jej mąż stawia w życiu przede wszystkim na swoją karierę polityczną i tym razem ma być podobnie. Jeżeli dobrze rozumiem, co jest dla mnie dziwne, Marianna nie jest została poinformowana przez męża o tej decyzji o rozstaniu. Jak natomiast jest naprawdę i jak sytuacja wygląda od kuchni? Tego nie wiemy, dlatego ciężko o obiektywną ocenę tej sytuacji. Internauci od dawna dopatrywali się natomiast w tym związku zażenowania pana Łukasza swoją żoną, zwracając uwagę przede wszystkim na jego postawę na niektórych wspólnych, rodzinnych zdjęciach. Niezależnie od tego, jak potoczy się historia tej dwójki, warto być w tej sytuacji człowiekiem, wykazać się empatią i nie kopać leżącego, wykazując się w komentarzach odpowiednią kulturą wypowiedzi. Tutaj mały update w sprawie, bo pani Marianna dodała kolejny post, podczas gdy montowałem ten materiał, więc go dla was przeczytam. Dziękuję Bogu za to, że mam córkę. Jest ona moim wsparciem w najgorszych chwilach. Jest moim okładem na serce. Zawsze była dla mnie lekiem na samotność, na smutek, ocierała moje łzy. To cudowna dziewczynka, która nie zasłużyła na takie rzeczy, ale wiem, że wychowam ją na silną kobietę. Dorośli nigdy nie powinni zachowywać się jak dzieci, a dzieci nigdy nie powinny być zbyt szybko dorosłymi. Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia. W tym dniu są mi one wyjątkowo potrzebne. Tutaj ktoś w komentarzach słusznie zauważył i napisał: ośmiolatka nie powinna być dla pani wsparciem i lekiem, to pani powinna być tym dla niej. Dziecko lekiem na samotność, do psychologa, zanim mu krzywdę zrobisz. Oraz parentyfikacja, w psychologii tak się nazywa zjawisko wspierania rodzica przez dziecko. Prowadzi to do zaburzeń emocjonalnych u dziecka i problemów psychicznych w dorosłości. Jako absolwentka pedagogiki powinna pani to wiedzieć. Ciężko się z tymi uwagami nie zgodzić, jednak wydaje mi się, a przynajmniej mam nadzieję, że Marianna po prostu pisała te słowa w silnych emocjach. Dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Jeżeli ci się podobał, to rozważ proszę zostawienie swojej subskrypcji. Zapraszam cię również na mojego Instagrama, nazywam się tam LisowskiYT, nazwa wyświetla się też teraz na ekranie. Chciałbym dobić do chociaż 100 obserwacji to nowe konto, więc będzie mi niezmiernie miło, jeżeli wpadniesz i zostawisz followa. Dziękuję.